Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to te zmiany one na razie nie są aż tak widoczne, mimo że niedawno mieliśmy powódź i ta powódź i to, że ona wystąpiła i w takim nasileniu, to tutaj człowiek też się przyczynił, natomiast powodzie były i będą. One będą oczywiście częściej i też tych opadów będzie więcej w jednostce czasu. Natomiast przez kolejnych kilka lat można się spodziewać, że tutaj aż tak dużego problemu nie będzie. Natomiast dopiero za jakiś czas, jakieś 10-15 lat pojawią się tak naprawdę poważne problemy, kiedy to odszkodowania czy świadczenia wypłacane przez ubezpieczycieli będą istotnie się różniły od tego, co mamy obecnie. Ubezpieczyciele w sumie od początku zajmowali się ubezpieczeniami na wypadek zdarzeń katastroficznych. W związku z tym istnieją tutaj rozwiązania takie jak reasekuracja, takie jak zaawansowane zarządzanie ryzykiem, jak opcje katastroficzne, które są dostępne dla ubezpieczycieli i które powodują, że z finansowaniem nie ma obecnie żadnych problemów. Natomiast można już zaobserwować, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Południowej, że ta pojemność ubezpieczeniowa, ta zdolność do ubezpieczania ryzyk katastroficznych, ona po prostu maleje. W Stanach Zjednoczonych, bo tutaj najłatwiej jest to pokazać, gdzie mamy problemy z huraganami i z tornadami, to tutaj są obszary, które po prostu, w których ubezpieczyciele komercyjni powiedzieli, że oni z tego rynku rezygnują. Czyli na danym obszarze po prostu oni nie oferują danego typu ochrony ubezpieczeniowej. Inną sytuacją może być tak, że to kluczowe ryzyko, czyli na przykład powódź w polskim przypadku, może być po prostu wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Czyli ubezpieczę Twój dom, ale z wyłączeniem powodzi. Do takich sytuacji, w których ubezpieczyciele by w sposób taki ostentacyjny przekazywali, że dane tereny, że na danych terenach nie będą świadczyć usług ochrony ubezpieczeniowej, to tak naprawdę jeszcze nie ma z wielu różnych powodów. Natomiast no, trzeba pamiętać, że zmiany tutaj będą następować. I tutaj też bardzo istotne jest to, że nadal dochodzi do wydawania pozwoleń na budowę na takich terenach. Czyli są tutaj potrzebne zmiany w prawie, tak aby była jasność co do odpowiedzialności w przypadku budów na takich terenach lub wręcz zakaz jakichkolwiek nowych budynków na tych terenach.